10% osób niestety nie płaci nam za odpady i będziemy musieli uruchomić egzekucję, z tym, że czekamy, ponieważ w ustawie jest zapis, że... Zresztą ustawa jest już nowelizowana, tak? Także to też jest ciekawe, już po raz trzeci będzie nowelizowana w ciągu pół roku działalności, więc jakość pracy nad ustawą też mówi coś za siebie. No ale zmienił się minister ochrony środowiska, to też nie wiem, czy będzie robić, czy będzie doszło. Tamten do końca taki niekompetentny nie był, ale tutaj nie wiem. Natomiast generalnie powiedzmy, że nowela zakłada po pierwsze, żebyśmy już nie musieli dawać deklaracji, ale składałem obietnicę, że do końca roku te ceny uregulujemy. Zresztą trzeba to zrobić, bo będzie nadwyżka i wtedy będzie znowu problem z wydatkowaniem pieniędzy. NIK przyjedzie i znowu będzie protokół jakiś tam, że za wysokie ceny mieliśmy. Więc trzeba to zrobić. Poza tym nie będzie już potrzeba, że tak powiem, w przypadku zmiany cen, wymiany deklaracji. A jeszcze na razie trzeba. Tylko kiedy będzie ta nowela? Nie wiadomo. Czyli nie wiadomo, czy tę deklarację składać. Nie, nie, będzie trzeba składać. Być może od lipca następnego roku nie będzie już trzeba zmieniać deklaracji raz złożonych, a samorząd będzie mógł zmieniać cenę. Tak? No bo to jest idiotyczne. W tej chwili jakakolwiek zmiana w czymkolwiek wymaga zmiany deklaracji. No albo wersji elektronicznej będzie można wypełnić. No. 14 dni, zaraz, żeby była jasność, kiedy masz to złożyć po zmianie, bo tak jak wchodzi, jak będzie uchwała 1 stycznia, nie? O zmianie stałej. A tu mamy napisane uchwała, wchodzi w życie po 14 dni. No tak, nie można już składać deklaracji, każdy na rok 2014. Tak, tak. O to mnie chodzi. Praktycznie to w tej ustawie, gdyby tak było, to tak naprawdę co roku też trzeba składać deklarację.